Ci ludzie byli wychowani na Sienkiewiczu, na Mickiewiczu, na wszystkich tych ludziach, którzy czuli polskość, wierzyli w nią i ta niezłomność była im wpojona z mlekiem matki. Oni po prostu byli Polakami, dla których honor, miłość ojczyzny było wszystkim, była cenniejsza niż życie. Istrzewiciele z NKWD rozpoczynają atak. Usiłujemy wydostać się przy minimalnych stratach. Pierwszy obrywa kapral Smyk, porucznik zaraz potem. Rannych kolegów stapia się krzyk z automatów terkotem. Nawet gdy walka nie przyniesie niepodległego kraju nam, lepiej umierać w polskim lesie niż konać na Syberii tam, gdzie naszych przodków los wyganiał po narodowych powstaniach. Przebić udało się nam nie raz, by żyć i walczyć dalej. Dziś Ruscy osaczyli nas, bo szpicel był w oddziale. Niedawno zniknął łącznik Klin, on nas Sowietom sprzedał. Zasłużył ten z Judasza syn na ołowiany medal. Nawet gdy walka nie przyniesie niepodległego kraju nam, lepiej umierać w polskim lesie niż konać na Syberii tam, gdzie naszych przodków los wyganiał po narodowych powstaniach. Czy to ostatni dzień z moich dni, do trawy się przytulam, serce do gardła podchodzi mi, gdy obok trafia kula. Wtem słyszę rozkaz, choć nie wiem skąd: sierżancie, wstań i biegnij! Po kręgosłupie przepływa prąd. Opuszczam was, polegli. Nawet gdy walka nie przyniesie niepodległego kraju nam, lepiej umierać w polskim lesie niż konać na Syberii tam, gdzie naszych przodków los wyganiał po narodowych powstaniach. Oddział wybity, zostałem sam, ucieknę pod Warszawę. Tylko do załatwienia mam jedną istotną sprawę. Przysięgam, znajdę tego, co wystąpił w szpicla roli, i za kolegów rozwalę go, jeśli mi Bóg pozwoli. Nawet gdy walka nie przyniesie niepodległego kraju nam, lepiej umierać w polskim lesie niż konać na Syberii tam, gdzie naszych przodków los wyganiał po narodowych powstaniach. Gdzie naszych przodków los wyganiał po narodowych powstaniach. Dziękuję za tą, już za ten wielki, wielki wkład do wychowania w patriotyzmie, w głębokiej wierze, w tym wszystkim, co bliskie było właśnie żołnierzom wyklętym: Bóg, honor i ojczyzna.